Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem, dyrektor Teatru Lalki i aktora Zbigniew Prażnowski. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pozwoli pan, że zanim oczywiście zaczniemy, zaprezentuję kolejny obraz z kolekcji Witolda Alfreda Oruby, czyli naszego lokalnego twórcy, który zmarł dekadę temu. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani tą sztuką, oczywiście na pasku wyświetla się państwu numer telefonu. Ale oczywiście przejdźmy do naszego wywiadu, do naszej rozmowy. Teatr Lalki i aktora z pana udziałem to ile już lat? Nie wiem, zaraz. Ja pracuję w Teatrze Lalki Aktora od 2006 roku, ale na początku jako aktor. Później dostałem propozycję przejęcia części artystycznej i w dziesiątym roku poproszono mnie o to, żeby poprowadzić teatr, a rok później chyba zostałem dyrektorem w konkursie. Jakoś tak. Oj, Jezu, wie pan... Nawet nie myślałem o tym, ale chyba tak, pamiętam 2013 rok, czyli no te 14 lat już będzie. Czyli za chwilę 15-lecie, można powiedzieć, pracy na stanowisku dyrektora. Nie tylko tej pracy w sumie samego dyrektora, bo to różnych, dużo innych eventów związanych z miastem, wspierania miasta. I myślę, że tutaj ta historia jest niesamowita, a niesamowite to, jak się teatr zmienił. Chociażby przez przykład poprzedniego sezonu, a także tego, że powstała mała scena kameralna, więc tych działań jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Tak było, tego teraz mi pan taki gwóźdź zabił. Myślę, ile lat ja już tutaj jestem w tym Wałbrzychu, ale dość sporo. Czuję się troszkę związany z tym miastem już bardzo, no nie wiem, pewnie 1/3 życia to Wałbrzych. Tak, no Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, jak przyjeżdżałem tutaj, no to był teatr, o którym niewiele się mówiło, niewiele osób go odwiedzało, nawet tutaj z regionu. Teraz po tych latach wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo widzów nie tylko z regionu, ale z całej Polski. Wyjeżdżamy, jeździmy po całej Polsce, po całym świecie. Teatr przeszedł metamorfozę też wizualną z zewnątrz już któryś raz, bo tak naprawdę zaczął to mój poprzednik z panią Ireną Gardzielewską remontować. Ja pamiętam w 2004 roku albo 2003 miałem przyjemność grać u Agnieszki Holland w filmie Julia wraca do domu, który był kręcony, albo może nawet jeszcze wcześniej, to było w 2002. Film był kręcony na schodach przed teatrem i ja pamiętam takie podpory drewniane tej wieżyczki, jakiś taki stary baner na ścianie tutaj przy schodach i mówię, Jezu, co to za miejsce? I tam były takie gabloty ze zdjęcia. Mówię, to jest teatr? Ja mówię, Jezu, żebym nigdy tutaj się moja noga nie stanęła. Parę lat później przyszedłem do Wałbrzycha, ale teatr już był wyremontowany, my teraz wciąż remontujemy, jesteśmy właśnie w trakcie remontu, dzięki tutaj gminie Wałbrzych, panu prezydentowi i paniom skarbnik, także jesteśmy w trakcie ciągłego remontu. Niestety nie mogliśmy sobie nigdy pozwolić na takie pełne wyremontowanie, jakby Filharmonia czy Teatr Dramatyczny, ale teraz ostatnie 2 lata to naprawdę takie fajne zastrzyki z gminy, takie wsparcie, że możemy robić większe części tego remontu. Także zrobiliśmy już część dachów, dostosowaliśmy teatr do niepełnosprawnych, teraz remontujemy całe foyer, małe, duże foyer, także jest tego dużo, zostanie nam jeszcze tylko scena tak naprawdę do takiego gruntownego remontu, ale to są już bardzo duże pieniądze, już z prezydentem Nogajczykiem rozmawialiśmy o tym, żeby się spotkać i porozmawiać, jak to ma wyglądać. No i będziemy mieli teatr już za chwilę w XXI wieku na 100%. Teatr nie tylko, bo kojarzony jest oczywiście z lalkarstwem, z lalkami, ale teatr również na scenie, podczas, można powiedzieć, sztuk przeszedł metamorfozę, bo stał się też teatrem bardziej aktora. Te sztuki są bardziej nowoczesne, bardziej takie, że tak powiem, żywe. Chociażby Nosorożec, premiera poprzedniego sezonu, czy Lady Macbeth, to już w ogóle jest zupełne przebranżowienie. Przepraszam, że użyję takiego słowa. Nie, teatr lalek to teatr, w którym używa się teatru formy. My nigdy nie graliśmy teatru żywo-planowego, takiego jak w teatrze dramatycznym za Miedzą. Nawet jeżeli robimy
spektakle, w którym nie ma za dużo lalek, za dużo form, to jednak gra się formą. Jakby teatr lalek to teatr formy, w którym niekoniecznie lalkę trzeba użyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby tą lalkę użyć, to trzeba mieć uzasadnienie. Lalka może dużo więcej niż człowiek, więc takie sytuacje właśnie jak teraz, jak pan wspomniał, Lady Macbeth, rozczłonkowywanie Macbetha, czy różne takie sytuacje można tylko za pomocą lalek, także stąd wykorzystywanie tej lalki wtedy, kiedy trzeba. Metamorfoza. Na pewno ja wiele lat temu postanowiłem, że zaczniemy robić oprócz takich klasycznych sztuk, sztukę współczesną i to się udało. Byliśmy prekursorem, jednym z pierwszych w Polsce, którzy zaczęli robić bardzo dużo prapremier spektakli, tekstów, które pierwszy raz były wystawione na scenie właśnie w Wałbrzychu. Zapraszałem bardzo dużo debiutantów, czyli studentów szkół teatralnych z Białegostoku i z Wrocławia, którzy robili swoje dyplomy, egzaminy, także stąd wyszło dużo świeżości. Zaczęli młodzi ludzie, chętnie aktorzy, przyjeżdżać do Wałbrzycha do pracy. Teatr stał się bardzo rozpoznawalny, popularny. Pomyślałem sobie wtedy z Marleną Jasińską, że trzeba to wykorzystać. Zrobiliśmy festiwal małych prapremier, który jesteśmy już rok temu, była szósta edycja. Właśnie chciałem o to zapytać, ale wyjął mi to pan. Szósta edycja rok temu, za rok będzie siódma i to będzie takie duże wydarzenie, bo 2025 rok to jest 80 lat Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Teatru Lalek w Wałbrzychu, plus właśnie siódmy festiwal małych prapremier, także no, te nasze takie działania uwspółcześniające repertuar pojawił się do tego festiwal i ten festiwal prapremier się bardzo sprawdził, jest to jedyny festiwal tego typu w Polsce. Bardzo rozpoznawalny, bardzo trochę się chwalę, ale tak jest, że bardzo dużo teatrów chce być na tym festiwalu. No właśnie, chciałem zapytać o klucz, bo te teatry chcą być. Jak teatry są przyjmowane na ten festiwal, bo nie każdy się może do niego dostać? Tak, no jak na każdy festiwal są zgłoszenia. Zazwyczaj, jako to, że to jest biennale, co dwa lata, dwie premiery z ostatnich dwóch lat bierzemy pod uwagę. Jako, że to są prapremiery, czyli pierwsze wystawienie tekstów polskich, klasycznych, światowych, w ogóle na scenach polskich, no to tych spektakli jest około 40. I z tej 40 wybieramy 6, 8, w zależności od tego, ile tego jest. Czasami, jeżeli nie ma wybitnych spektakli, no to bierzemy trochę mniej. Jeżeli jest dużo, no to zwiększamy tę ilość. Także tak aplikują teatry z całej Polski o to, żeby przyjechać do nas. Jest to konkurs. Festiwal jest konkursowy, także jest nagroda Grand Prix. Profesjonalne jury ocenia i dziecięce, co ważne, że u nas też jest jury dziecięce ze Szkoły 28. Pani dyrektor Karnasiewicz była tak miła i od początku nas wspiera podczas festiwalu grupą uczniów i opiekunów, którzy przyznają swoją nagrodę. No i tak to się dzieje, że festiwal trwa 5 dni. Przewija się około 500 gości z całej Polski. Też dzięki uprzejmości prezesa Kujawy Aquazdrój jest cały festiwalowy, więc goście mieszkają w Aquazdroju. Pokazujemy gościom oprócz festiwalu to, co najlepsze w Wałbrzychu, w regionie. Zwiedzają Wałbrzych, okolice. Także jest to duże wydarzenie. Około, tak jak mówię, 500 osób przejeżdża z gości przyjezdnych, a widzów na spektaklach to jest ponad 2000. Lokalnie. Co nas czeka w najbliższym sezonie, zaraz po remoncie, po zakończeniu prac remontowych? Remont się opóźnia, jak to zwykle bywa z remontami. Mamy małe opóźnienie, ale już 8 września Prawdziwy Przyjaciel, spektakl dla najmłodszych, będzie to premiera na małej scenie, ze względu na to, że mieliśmy przypuszczenie, że może tak się stać, to otwarcie dużej sceny opóźniamy o 2 tygodnie i premiera w reżyserii Seweryna Mroszkiewicza. Jest to spektakl, który przygotowaliśmy podczas pandemii na online i Seweryn, nasz aktor, był pomysłodawcą tego i jednym z aktorów i teraz poprosiłem go, żeby przełożyć to na scenę normalnie klasyczną i wspólnie z dwójką aktorów przygotowujemy ten spektakl 8 września na małej scenie i tydzień później na małej scenie będzie można ten spektakl obejrzeć. A jesteśmy już w trakcie, rozpoczęliśmy próby do naszej dużej premiery, która będzie miała miejsce 5 października, będą to Opowieści z Narni. Także Opowieści z Narni niecodziennie, bo pojawią się piosenki, będzie spektakl bardzo ruchowy, bardzo muzyczny. Mam nadzieję, duże widowisko, cały zespół gra. W tym roku też pojawiła się trójka nowych aktorów, absolwentów wrocławskiej szkoły teatralnej. AST.
No także dużo zmian, dużo nowości. Będą mogli widzowie zobaczyć nowe foyer, które będzie zupełnie zmienione. Także nasze foyer nie przechodzi liftingu, tylko zostało wyprute do cegły, do słomy na dachu. Co można na zdjęciach zobaczyć. Tak, będzie zupełnie nowe. Pojawiła się nowa przestrzeń, czyli toaleta dla niepełnosprawnych, także też dostosowujemy to. Mamy już windę, mamy teraz toaletę dla niepełnosprawnych, która została dobudowana na foyer, więc foyer jest troszkę mniejsze, no ale niestety nie jesteśmy w stanie rozszerzyć foyer, bo jesteśmy w zabytkowej części Wałbrzycha, ale też przy ulicy i nie mamy gdzie się rozszerzyć. Także troszeczkę zmniejszone foyer, przebudowane, także mam nadzieję, że widzowie nie zauważą aż tak dużej różnicy. Nowe kasy, nowe szatnie, także nowa obsługa też. Ale też chyba nowa strona internetowa też, która poprzednia. To już od jakiegoś paru lat. Ale stała się bardziej funkcjonalna niż ta poprzednia. To jest tak, że mieliśmy bardzo nowoczesną stronę. W 2012 roku zrobiliśmy stronę internetową, która była bardzo nowoczesna. No ale 10 lat później okazało się, że to już jest bardzo, także to już jest za mojej kadencji druga strona internetowa. Jest trochę prostsza, bardziej przystępna i tak jak te czasy, żeby jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Tak jak mówią przepisy teraz, także jest nowa, czytelna, można znaleźć tam wszelkie informacje. Mamy dzięki też projektowi gminy system biletowy Xoris, który można kupić sobie bilety zdalnie przez internet. No dużo tego. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Tak, teraz piszemy nowe wnioski do KPO, także mamy nadzieję, że będziemy mogli zrobić. Moim marzeniem jest zrobienie przy okazji 80-lecia teatru i nowego festiwalu bardzo nowoczesna, multimedialna wystawa lalek z archiwum teatru. Chciałbym bardzo pokazać lalki z 80 lat, może nie, bo takie, w jakiej przestrzeni one by się zmieściły? No właśnie, dyrektor Jędrasik, niech czeka, już idę do niego na spotkanie. Nie wiem, będziemy szukać takiej przestrzeni, bo na pewno szukam przestrzeni, w której, jako też wystawę chcę zrobić bardzo nowoczesną, multimedialną, chcę zaprosić do tego twórców, Wałbrzyszankę też, scenografkę, architekt Anię Hałdek, żeby zrobić to bardzo nowocześnie, multimedialnie i nie wiem, połączyć to może z innymi rzeczami. To też nie będę tutaj mówił, mam pomysł, ale nie będę tutaj uprzedzał spotkania z prezesem jednych z firm wałbrzyskich, żeby zrobić to na dłuższy czas, żeby to nie była wystawa okazjonalna tylko przy okazji festiwalu jubileuszu na tydzień, dwa, tylko chociaż na pół roku, bo zainwestujemy w to trochę czasu, pieniędzy, energii i chcielibyśmy, żeby to była też przestrzeń, żeby zobaczyć, połączyć historię teatru z nowocześnością, z nowymi multimediami, może aplikacja, nie wiem, tak naprawdę jest to świeży pomysł, jak pojawiły się te środki KPO, które właśnie do tego służą i będę za chwilkę z Anią Hałdek rozmawiał o tym, żebyśmy to spróbowali zrobić. No i fajnie by było, że już zainwestujemy czas, energię i pieniądze, żeby to trochę pobyło, żeby może w tej przestrzeni robić lekcje teatralne. No nie wiem, muszę znaleźć przestrzeń, jako że stara kopalnia się już kurczy i Muzeum Wałbrzysza ma powstać i różnych mnóstwo rzeczy, więc tych sal jest w starej kopalni Sowa, powstała jest coraz mniej, ale no myślę, że znajdę. Jeżeli nie stara kopalnia, to nie wiem, będę się zastanawiał, będę szukał, może jakiś magazyn, może jakieś pomieszczenie, zrobimy burzę mózgów, jest pewnie tych Wałbrzychu tych przestrzeni mnóstwo. Powoli zbliżając się do końca, tak. Nie sposób mnie zapytać o Pana jeszcze zaangażowanie poza teatrem w miasto. To, że dzieci mogą przychodzić i szkoły wystawiać swoje sztuki szkolne, to oprócz tego jest Pan też chyba jednym z najbardziej znanych Mikołajów w mieście. Bo nie wiem, ja pamiętam takie czasy, kiedy Pan wkładał strój Mikołaja i spotykał się z dziećmi. Tak, to było wiele, wiele lat, ale teraz już oddałem pałeczkę i mam aktorów innych, którzy przejęli po mnie rolę, ze względów też trochę, nie ukrywam, że bardzo przez wiele lat zaangażowałem się w życie teatru Wałbrzycha tak od rana do nocy. Teraz troszeczkę to zweryfikowałem i staram się czasami odpocząć. Też jestem trochę coraz starszy, ale też inne zadania. Pani minister kultury powołuje mnie na przykład do komisji na wybór innego dyrektora w innym mieście. Teraz dostałem zaproszenie, będę oceniał wnioski KPO. Więc jest takich dużo wyzwań, oczywiście dzięki naszej pracy, dzięki panu prezydentowi, zaangażowaniu tego, że teatr jest tak popularny. Ja jestem jakby taką wizytówką przez to, że jadę jako dyrektor teatru właśnie choćby wybierać dyrektora w Rzeszowie ostatnio. Teraz dostałem zaproszenie na ocenianie tych wniosków KPO, więc to wszystko się dzieje tego, że jesteśmy tak dobrze postrzegani w mieście i w Polsce. No i to działa. Także, a te prace moje poza
poza teatralne, to było z wielką przyjemnością, to robiłem nigdy dla pieniędzy, bo z tego nie było pieniędzy, ale lubię to, lubię się spotykać, lubię oddawać przestrzeń teatru. Teraz będziemy przejmować Grzegorza Stawiaka z Teatru Dramatycznego, bo wiemy, że kończy swoją współpracę z Teatrem Dramatycznym, więc być prawdopodobnie będziemy spotykać się u nas w teatrze. Także no, teatr jest po to, to jest przestrzeń państwowa, publiczna, częściowo z dotacji publicznych i miejskich podatków Wałbrzysza, no więc oddaję tę przestrzeń. Także będziemy starać się w tym czasie, kiedy my nie gramy, nie potrzebujemy oddawać innym tą salę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki za Zapraszamy do teatru. Państwa i moim gościem Zbigniew Prażmowski, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Wałbrzychu. Serdecznie zapraszamy, ale naprawdę śledźcie stronę internetową i kasę biletową, ponieważ z autopsji wiem, że czasami ciężko naprawdę dostać bilety na jakikolwiek spektakl. I oby tak zostało. Oby tak zostało. Do zobaczenia. Do zobaczenia.